martynaceluchindekage.pl. Naszym gościem jest Dawid Zawada, który już właśnie przechodzi kwarantannę w Abu Dhabi. Cześć Dawid, miło Cię widzieć. Cześć, witam wszystkich. Dawid, no to już wspomniałam o tej kwarantannie, to proszę opowiedz mi, ponieważ to jest dla Ciebie pierwszy raz taka chyba procedura od czasu, kiedy walczysz dla UFC w tych takich utrudnionych warunkach, kiedy trzeba rzeczywiście przejść tą kwarantannę, kiedy są dodatkowe obostrzenia i trzymają Was zamkniętych gdzieś tam w pokoju. Opowiedz proszę, jak wygląda ta kwarantanna po przylocie, jak długo będą Was trzymać w pokoju i ile testów już przeszedłeś? No, przylecieliśmy... No, tam w check-in byliśmy, zapisaliśmy się, wszystko to robili, od razu pierwszy test z nami i ja z moim menedżerem, z Iwanem, jestem w pokoju. Mój trener Iwan Hippolyte jest w drugim pokoju, a i Gleis Thibault dopiero dzień później przyleciał, to on jest też sam w pokoju. I no, zrobiliśmy pierwszy test, potem pierwszy dzień to tak szybko przyszedł, bo my od razu trenowali. Czyli potem spać. Drugi dzień też szybko minął, bo też trenowaliśmy, a teraz, no, powiedzmy, półtora dni już my przeszli, teraz jest, jeszcze zostało 15 godzin czy 18 godzin i no trochę nudy nas łapią, ale my się fajnie bawimy, tam żartujemy w Instagramie i widać, jak oglądacie, to widać, że jestem coś z krwi oblany i się ludzie pytają, czy dojdzie do walki, czy nie. No ale będzie walka, my się tylko bawimy trochę. No wiesz, jak robisz taki numer fanom, to się nie dziw, że do ciebie piszą, czy tam wszystko w porządku. Iwan teraz wychodzi na takiego, wiesz, bioka, który gdzieś tam swoich zawodników gnębi w czasie kwarantanny. No nieładnie, nieładnie. No dobrze, a jak wam się w ogóle mieszka z Iwanem? Bo to nie jest pierwszy raz chyba, prawda, kiedy towarzyszy ci Iwan na wyjeździe, na walce. Miałeś okazję z nim w ogóle być kiedykolwiek w pokoju, czy zawsze było tak, że... Tak. O, okej. Okay. Tak, my byli już w Chinach, to my byli we trzech nawet w pokoju. O. I no i zawsze jest fajnie, śmiesznie jest i no... Teraz trochę inaczej, bo my nie możemy wychodzić albo coś zobaczyć, ale to od jutra to się zmieni i będzie jeszcze lepiej, nie? Tak na razie to jest głupio, bo nie widać trenera, innych, co możemy się spotykać, tylko mogliśmy wyjść z kwarantanny na ten test, nie? I drugi test to był wczoraj wieczorem i teraz czekamy na ten, na ogłoszenie, czy jest dobrze i jutro dopiero, ale możemy wyjść też, jak dzisiaj powiem, że jest negatywne. Ale tak i tak, żeby było dla wszystkich, żeby to było jaka szansa, taka sama, samą szansę mieć, nie? Od poniedziałku, że jest fight week, to dopiero mogą wszyscy wychodzić. Bo niektóre też, tak jak Gleison wczoraj przyleciał ze Stanach, nie? Jak ten Santiago po Zybiniu, to z nim leciał. I to dlatego chyba tak robią, że od poniedziałku mam tak zorganizowane tego, że od poniedziałku wszyscy mogą wychodzić. Okej. Okay. No i się ruszać. Ciekawe to wygląda. A powiedz mi proszę, czy jak to wygląda od strony właśnie takiej organizacyjnej? Czy ty na przykład masz swoją określoną dietę? Wiadomo, jesteś przed tym takim decydującym tygodniem zbijania wagi tuż przed walką. Czy to jest tak, że UFC zapewnia ci posiłki według jakiejś rozpiski od ciebie? Czy ty musiałeś sobie sam o to zadbać? Jak to wygląda? Nie, one tutaj, no byli takie pytanie, czy jak jesteś, jak nie, świnie, albo jak jesteś chory na cukier i na takie coś, to musisz wybierać, nie? Czy chcesz więcej low carb. Ja normalnie wziąłem takie, jak na, nie więcej ponad 1500 albo 2000 kalorii i dawałem nam paki, są chyba na 4 dni to miało być. Później jak możemy się ruszać, to możemy sami iść do restauracji i sobie wybierać swoje obiady, czyli posiłki. No ale na razie to wszystko pasuje, waga pasuje. Czuję się bardzo dobrze, przez to słońce się tu świeci, jest ponad 20 stopni, to fajna energia i nie, mogę powiedzieć, że wszystko jest naprawdę przy takich warunkach, wszystko profesjonalnie robią i robią tak, żeby się zawodnik i inni się bardzo dobrze czuli, tak? I tak na razie też mam.
A I powiedz, teraz Dawid. właśnie przychodzi jedzenie. A właśnie, no to się spieszymy w takim razie. Powiedz, Dawid, jak byś ocenił swój obóz przygotowawczy do tej walki? Bo wiemy, że twoje dwie pierwsze walki w UFC były brane na ostatnią chwilę, potem miałeś fajną walkę z Abubakarem, do której mogłeś się już przygotować normalnie i to był zupełnie inny obraz tak naprawdę tego, co zobaczyliśmy w klatce. A jak oceniasz te przygotowania, ten obóz, jak się czujesz przed tą walką? Się czuję bardzo dobrze, bo przed tym miałem walczyć w październiku. To już byłem w przygotowań, czyli mi odpadł przeciwnik, dostał chorobę i nie było wyjścia już, żebym wyleciał przez tą kwarantannę, co trzeba trzymać i te nowe zasady. Nie mogli mi na szybko znaleźć zawodnika drugiego, to musiałem odwołać tą walkę. Czyli później walczył Roberto, Abus walczył, Antun walczył, to cały czas musieli chłopaki trenować, czyli oni mieli przygotowania, to ja się trzymałem z nimi, nie? Bo miałem, no, był chyba tak tydzień albo 2 tygodnie, co się potem, wiesz, myślisz teraz, w tym roku chyba nie zawalczysz, później jak chłopaki dostali ofertę walczyć w KSW, to się też się zmotywowałem z nimi, trenowałem z nimi, trzymałem ten i czekałem tylko na ten czas, czy mi dają znać na następny ten wyzwanie. No i tak się dostało, nie w tamtym roku, ale w nowym roku od początku to było bardzo dobrze, tylko trochę trudno z świętami, bo nie było się jak zawsze najeść, ale było ok, było świetnie, widziałem rodzinę i no i fajnie, teraz jesteśmy tydzień przed walką i się czuję bardzo dobrze. To znaczy, że progres był w przygotowaniu. A propos Twoich przygotowań, to chciałabym dopytać Cię o jedną kwestię. Wiadomo, jakiego typu zawodnikiem jest Twój najbliższy rywal Ramazan Emijew. Wiadomo, że trzeba będzie bardzo solidnie pracować w tym aspekcie obrony obaleń. I udało mi się obejrzeć w międzyczasie gdzieś Twój wywiad dla, zdaje się, chińskiego portalu, tak? Jakiegoś azjatyckiego portalu, w którym No, mówiłeś, że. tak. Że macie nowego trenera od zapasów i że to jest też taka kwestia, na którą bardzo duży nacisk położyłeś, przygotowując się do tej walki. Opowiesz nam coś więcej? Kto jest tym nowym trenerem? Tak, dołączył Max Schwind z Lom Ali, jest Kiev, to dołączył do naszego gymu i on bardzo, bardzo jest bardzo, bardzo dobre ma doświadczenie z zapasów, jeszcze do tego z MMA. I on naprawdę dołączył taki trening, że mogłem wielki progres robić w zapasach niż inne treningi, tak jest tylko obaleń albo obrona, ale on mi naprawdę detale, takie małe punkty pokazał, gdzie, kiedy się co robi, kiedy się wyruszać z klatki, jak ktoś się czymś wklęcił w presji do przodu przy klatce. No, to są takie małe rzeczy, co mi pokazał i do tego ja się z nimi się znamy, znamy się już bardzo długo, bo on tam w Niemczech też walczył w Bundesliga wtedy, to najwyższa liga u nas w Niemczech z zapasów i tam też był mistrzem Niemiec nawet dużo razy, tak samo jak Lom Ali, który też dołączył do nas, to jest, on walczy w 66 kg, ale on naprawdę bardzo, bardzo fizycznie bardzo silny, z tego to widać, ile ci daje siła zapasów, tak? Jasne. Czy ja rozumiem, że jesteś nastawiony strategicznie na to, żeby przede wszystkim bronić obaleń, czy raczej będziesz chciał też pokazać troszkę więcej stójki, bo tej stójki dużo w poprzedniej walce nie było? Było w pierwszej i w drugiej walce, ale wtedy nie była moja kondycja To taka prawda. dobra, żeby trzymać mój poziom jak najwyżej, tak? I tym razem chcę naprawdę też pokazać więcej mojej stójki, pokazać, że też mogę mocno uderzyć i no i że to też przetrwam każde 3 rundy, bo wiem, że Ramazan też nie jest łatwy do pokonania, czyli do nokautowania albo poddania, bo on wszystkie tutaj w UFC to jak przegrał to przez decyzję i wszystkie wygrał przez decyzję, to ja myślę, że on ma twardą głowę i nie jest łatwy zatrzymać go przed czasem, tak? Ale ja myślę, że tą sobotę pokażę, że się uda każdego.
pokonać przed czasem. Dawid, a jak to jest? Czy Emijew był jedynym nazwiskiem, które dostałeś jako ofertę na kolejną walkę w UFC, czy były jeszcze jakieś inne nazwiska? Już potem oczywiście, jak ci się wysypał Rocco Martin i ten Lazes. No, było od razu, nie? To, tak jak te inne. Był na początku Rocco Martin, mi dali to imię, to wziąłem to imię, tak? Tak. Później odpadło to, bo zaczęła się pandemia. Druga szansa była na Fight Island walczyć, to był, od razu mi dali Munie Lazes, bo mówili, że on musi tam walczyć, to powiedziałem chętnie, to ja zawalczę z nim. Wtedy on mi odpadł i teraz od razu mi spytali się, czy chciałem walczyć z Ramazan Emejew, to od razu też wziąłem tą walkę, nie? No. I tak ja nie sądzę dwa razy, bo jak... Bo nie wiem, bo ja sądzę, że tak jest, jak ja powiem, że nie, z nim nie chcę walczyć, to one powiem ok i ja potem muszę dłużej czekać, bo one dla niego będą kogoś innego szukać, tak? Jasne. To no, to dlatego jak najszybciej walki i z kim każdy, nie? Bo pod koniec muszę z wszystkimi walczyć. Jasne. Żeby osiągnąć tak. Dawid, kto cię najbardziej dociążał w trakcie obozu przygotowawczego? Z kim najwięcej robiłeś i miałeś okazję po prostu, powiedzmy, z nim właśnie najwięcej trenować, sparować przed tą walką? Z kim najdużo? Dużo, nie? Każdy chłopaki, nie? Na początku był Roberto, dużo trenowałem z nim. Po walce z Matelem to on odpoczął, potem z Abusem dużo robiłem. Antunem też dużo robiłem, bo on też dobre ma zapasy. Lom Ali z Kiev bardzo dużo trenowałem. Shamil Banu Kaev też bardzo dużo robiliśmy razem. Też dobry, bardzo dobry zapaśnik. Bardzo, bardzo wiele, jeśli mamy z zapasów, jest taki Kamran, jeszcze nieznany, ale też bardzo był początkowym trenerem u nas. Teraz on też już podchodzi do zawodnika, to ma bardzo dobre zapasy, tylko jego stójka tam, to ja mu pomagam w stójce, on mi pomaga w zapasach. To się też bardzo fajnie łączyło. I z moim bratem, nie, bo on dostał tą walkę. Czyli on zawsze jest w treningu, bo on trenuje w innym klubie chłopaków. To ja tam niekiedy jechałem do niego, że on mi też pomagał, bo my wiedzieli już dłużej od mojej walki i trenowaliśmy na moją walkę. I teraz do tego dołączyło, że on walczy w KSW 30 stycznia, to się trzymaliśmy dalej razem i też przychodził do nas na sparingi. I, no. I z każdym, nie? Każdy, kto może, kto ma czas, bo wiesz, teraz przez tą koronę, pandemia, to my w Niemczech nie możemy też tak trenować, jak my chcemy, nie? Trzeba to wszystko ustawić i żeby nie było za dużo ten chaotu u nas, nie? Jasne. No to skoro nawiązałeś już do walki Martina z Szymonem Kujackim, to też chciałabym cię zapytać o dwie rzeczy w związku z tą walką. Po pierwsze, jakbyś miał usytuować Szymona Kujackiego jako wyzwanie sportowe przed twoim bratem, to czy dałbyś go wyżej od Jurasa czy Thiago Silvy, czy niżej, czy gdzieś po środku? Jakbyś go punktował? Nie, niżej od Thiago Silva na 100%, bo Thiago Silva ma imię w MMA, chodzi o sport MMA, tak? I on był weteran UFC, też nie byle jaki, był bardzo dobry, tak? On nie wyleciał względu jego sportowe, tylko prywatne rzeczy, dlatego wyleciał z UFC. A Kołecki nie, on... Teraz w MMA to on dobrze zawalczył z Pudzianem, co widziałem, z Janikowskim też dobrze zawalczył, ale MMA sportowo to widzę go niżej też trochę od Jurasa, tak? Bo Juras ma więcej doświadczenia, walczył też z dobrymi chłopakami za granicą, ale walka jest walką, tak? MMA teraz wszyscy wszystko się uczą, czyli umią kickbox, box albo zapasów, jiu-jitsu, nie? To trzeba uważać na wszystko. Taki Kołecki to też może Marcina raz trafić i może być gorzej dla Marcina, nie? Ale tego nie sądzę, bo Marcin jest też bardzo, bardzo dobre doświadczenie ma i jest w bardzo dobrym sztosie treningowym. Czyli jest dobra walka do zrobienia i no ja trzymię zawsze za mojego brata kciuki, nie, to normalne i
jak przylecę od razu po mojej walce, to będziemy dalej tam koncentrować się na jego walkę i żeby się stoczył ten styczeń 2021 dla zawodów jak najlepiej. Jasne. To jeszcze druga rzecz a propos Szymona Kołeckiego. Jak sobie tak rozmawialiśmy z Martinem na temat tego, co możemy zobaczyć w klatce, jak 30 stycznia się panowie tam spotkają, no to doszliśmy do takich wniosków, że po pierwsze jakby Martin wnosi do klatki dużo większe doświadczenie niż ma Szymon w MMA, ale też wnosi do klatki szybkość, która jest dla niego cechą charakterystyczną. Z drugiej strony spodziewamy się Szymona Kołeckiego, który ma bardzo wysokie klatkowe IQ, bo to jest jednak zawodnik, który doskonale potrafi sobie rozłożyć na części pierwsze strategię swojego przeciwnika. Tutaj niemała rola też jest jego trenera Mirosława Oklińskiego, który jest z tego znany, że jest świetnym strategiem. Plus druga rzecz, mega duża siła, czyli taka już legendarna wręcz siła Szymona Kołeckiego. Siła wyniesiona z poprzedniej dyscypliny, którą uprawiał, czyli z ciężarów, ale Martin od razu jakby powiedział, że jest to trochę inny rodzaj siły niż ten wyniesiony z maty i z treningów takich, powiedzmy ta siła tkwiąca też w kondycji. Jak sądzisz, który faktor będzie tutaj najważniejszy i przeważy o zwycięstwie? Czy właśnie ta szybkość i doświadczenie u Martina, czy to duże IQ klatkowe również i siła po stronie Szymona? Ale czyli Marcin też ma dobre IQ to prawda. Klatkowe, bo ma też to doświadczenie, tak? To bym powiedział, że Marcin tam też jest... Bo byli też walki, kiedy ja myślałem, że Marcin nie wie, co robi, ale on dobrze wiedział, co robi, nie? Bo niekiedy jak ja mu wołam, z Thiago Silva tam mu niekiedyś wołam, czemu on to nie robić, albo w narożniku, jak wtedy była przerwa rundy, to mówiłem, czemu to nie robić. On mówi, poczekaj, potem widziałem, aha, on go chciał zmęczyć z tym, nie? Bo Marcin ma to dobrą wytrzymalność kondycyjną, szybkość do tego i moc. Marcin ma rację, nie? Bo wyciąganie ciężary to nie jest to samo jak wyciągać człowieka, który się rusza, tak? I do tego ta technika jak brakuje. Ale co Kołecki ma dobrze, jak powiedziałeś, trener Mirek Okiński, tak? Ja go znam bardzo dobrze, też go lubię, pozdrawiam. I on ma zawsze dobrą taktykę i on nas dobrze zna, ale tym razem my go też znamy, my są też dobrze przygotowani w scenie MMA, tak, że już się nie da, nie mamy jakieś warunki, że jak nas obalają, czy że my leżemy na plecach i czy przetrwamy, albo leżemy, że my nic nie robimy, tylko że teraz naprawdę będzie wojna z każdej sytuacji w tej grze, tak? Czy w parterze, czy w stójce. Marcin jest na wszystko przygotowany i no i myślę, że doświadczenie tym razem i szybkość Marcina będzie bardzo ważna w tej walce. Jasne. Pozwól, że jeszcze zapytam cię w takim razie o kolegę z gymu, czyli o Abusa, który niedawno debiutował w organizacji KSW. Czekaliśmy na ten debiut i w ogóle fani ciągle się domagali tej walki Abusa. W końcu się doczekaliśmy. No i oczywiście Abus przywitał się z wielkim pierdyknięciem z KSW, poddając niepokonanego do tej pory Cezarego Kęsika w bardzo taki efektowny sposób. Pytałam Martina, czy był zdziwiony takim przebiegiem walki, tylko się obśmiał i powiedział, że zupełnie nie. Ty też pewnie nie byłeś zdziwiony, no bo znasz Abusa. Powiedz, jak go oceniasz? Jak widzisz przyszłość Abusa w ogóle w KSW? Czy to jest przyszły mistrz? No tak, ja go widzę w bardzo wysokim poziomie nawet. On tam może bardzo, bardzo dużo... No może bardzo dobre imię pokonać, tak? Tylko on ma też respekt do innych zawodników, jak do Mameda, to myślę, że do tej walki nie dojdzie. Ale on powiedział, że jest otwarty na 9-3. To chyba może się stać walka Abu z Narkunem. To by też była bardzo dobra walka. Ale to zależy też od menedżera, nie? Musi zobaczyć, co jest najlepsza droga dla niego, kiedy ma Abu będzie znowu gotowy i wystąpił do klatki KSW, to najlepiej Iwan może powiedzieć. Ale Abus, tak, że się tak skończyła ta walka, to ja tylko mówiłem nawet kolegom, że on go podda z gijotyną, tylko ja mówiłem w pierwszej rundzie, nie w drugiej. Okej, okay. O Jezu. No to, ale obaj jakoś tak z Martinem właśnie jesteście
tak mega spokojni, tacy przekonani po prostu co do tej jakości, jaką wnosi abus do klatki. Rozumiem, że to bierze się po prostu z tych codziennych wspólnych gdzieś tam sparingów i tego, że wiesz, co abus potrafi. A skoro miałeś okazję porobić z abusem, no to na pewno też miałeś okazję porobić ze Scottem Ascamem, gdy był u was w gymie. Jakbyś mógł porównać tych dwóch zawodników i ich umiejętności, z kim trudniej jest wytrzymać na macie? Szczerze powiem to z abusem, tak? Bo no, on ma świetne zapasy do tego, stójkę to one są bardzo obaj sami, nie? Tylko że Scott jest mankut, ale z abusem to trudniej jest w parterze, bo do tego ma długie ręce, długie nogi. Niekiedy to jest plus, niekiedy to też jest, może być minus, nie? Ale mówię tylko teraz o tych dobrych rzeczach, nie? On ma bardzo dobre zapasy, dobry parter i w stójkę też ma bardzo ładną. Trudniej było z abusem sparować w sparingach, tak. Okej, okay. Rozumiem. A powiedz, czy twoim zdaniem to, co będziemy oglądać w najbliższych latach w KSW, jeśli chodzi o Roberta Soldicza, to będą występy mieszane między 77 a 84 kg? Czy ty widzisz raczej Roberta na przykład już na stałe w wadze średniej? Jak to wygląda z twojego punktu widzenia? No, tego nie wiem, tego się sam musi zastanowić, nie? Bo on na razie lubi jeść, to on teraz ma dobrą wagę w górę, nie? Nie wiem, co mu tam postawał, 9,2 czy 9,3 waży na razie, ale on może chyba oba, nie? On może w oba walczyć, bo on ma dobrą, fajnie, bardzo dobrą dyscyplinę, dobrą dietę, co trzyma, jak idzie na dół, się nauczy od błędów też, to ja sądzę, że on może w oba walczyć, nie? W 7,7 i tak w 8,4. Okej, okay, to pozwól, że jeszcze ale cię... co jak on sądzi, to musi sam wiedzieć, nie? Czy on będzie w 8,7, czy zostanie w 7,7. Jasne. To pozwól, że na koniec zapytam cię jeszcze o takie nazwisko, które jest gdzieś tam u nas jeszcze mniej znane, ale jest to osoba, która moim zdaniem wyrasta na bardzo fajne nazwisko w kobiecym MMA, czyli o Sary Smajic. Jak tam, co u Sary? Jak sądzisz, gdzie i kiedy będziemy mogli zobaczyć Sary Smajic ponownie? Tego też musicie się Iwana spytać, ale ona jest bardzo silna. Dla kobiety MMA to ona jest bardzo silna i talentowana też. Szybko się uczy, się uczy szybko tych techniki, co trener pokazają. Albo niekiedy jak ja jej coś wytłumaczę, to ona to potem szybko też robi w sparingach, to no, bardzo dobrze robi, nie? Tylko kiedy i co i jak i gdzie. Tego ja wam nie mogę powiedzieć, tylko ja wiem na razie o swoich walkach i o tej walce i zobaczymy, co przyszłość da. Nie? A możesz mi powiedzieć, jaka jest docelowa waga Sary? Czy to jest kogucia, czy musza? W jakiej ona powinna wadze się bić? Po tego nie wiem. Wiesz, ciekawy dla mnie wątek, dlatego że wiesz, w Polsce niby jest trochę tych zawodniczek MMA, ale gdy przychodzi co do czego i trzeba je ze sobą zestawić, to nie ma z kim. Więc zaczynam już sobie gdzieś tam w głowie takie match-upy układać, właśnie z udziałem chociażby Sary, bo raz, że nie ma do nas daleko, dwa, że ma świetnego menedżera, który jest dobrze rozeznany w polskich realiach, więc może to jest jakiś pomysł na uzupełnienie troszeczkę nam tutaj tych zestawień z Polkami, nie? Więc stąd pytanie o wagę. No może. Musi sama się zastanowić, jak trudno to będzie, jak ma dużo do zbicia, bo ja nie wiem, ile waży się, kobiety się też nie pyta, nie? I, jasne. No i tego to, nie wiem, zobaczymy, nie? Co da przyszłość, chyba tam coś już jest, co się robi, albo jeszcze będzie, nie wiem. Na razie trzeba trenować i jak się trenuje i się mówi, jestem gotowy, trenerzy mówią, jestem gotowy, to wtedy można myśleć dalej, tak? Jasne. Rozumiem, że w twoim narożniku podczas najbliższej walki, czyli już za tydzień, zobaczymy trenera Hipolajta, ale również Gleisona Thibault. Tak. Jak wygląda teraz skład narożnika? Czy jest tak, że macie dalej to ograniczenie do dwóch osób, czy może być więcej osób w narożniku? Nie, i Iwan Diakowicz jest w moim narożniku. Nie, jest Gleison Thibault, Iwan Hipolajt i Iwan Diakowicz. To trzy są. Normalnie, nie? Trzy są w narożniku, dwóch mogą wchodzić do klatki, tylko jak mam rozcięcie, to tylko jeden może wchodzić i Katman, nie? Jasne, rozumiem. Tak to wszystko normalnie jest.
Błakach. Szykuje ci się jakoś specjalnie rozbudowany Media Week? Dostałeś już jakieś informacje, co będziecie robić teraz w najbliższym tygodniu? Czy są jakieś, wiesz, Media Day, nie wiem, taki przez Zooma, jak to ostatnimi czasy bywa, tak? Taki dla tych redakcji, których nie może być na wyspie. Jak to wygląda? Czy dostałeś już jakieś informacje na ten temat? Ja dostałem tylko informację, teraz message dostałem, że jutro o 10:00, czyli 7 rano u was czas mogę wyjść z pokoju i że się widzę w UFC biurze o wtorek o 12:00. Okej. No to tak, Od czyli jeszcze 12:00 gdzieś tam. do 6:00. Nie wiem, tam będą rozdawać te ciuchy, nie z UFC. I nie wiem, ja jeszcze pierwszy raz tutaj jestem teraz w Abu Dhabi, to zobaczę i jak coś będzie, to zobaczycie na pewno w moim Instagramie. Jak coś będzie nowego i też, no jak myślę, ale jak zwykle, nie? Idziesz po ciuchy, rozmiar rękawic, potem plakaty podpisać, potem na pewno będą jakieś wywiady, coś nowego u mnie dzieje albo stało. No i tylko chyba jestem wtorek na razie, to tylko wiem. Jasne. No dobrze, w takim razie pewnie jeszcze gdzieś tam się po drodze przed twoją walką może uda nam się złapać, chociażby podczas Media Day. Więc ja ci serdecznie dziękuję, Dawid, za rozmowę. Życzę, żeby ten tydzień minął w miarę szybko i spokojnie i żebyś już mógł wejść do tej klatki, w której cię tak dawno nie widzieliśmy, a oglądać chcemy. I żeby tam Iwanowi się nic nie stało, żebyście jednak do tej 7 rano jutro wytrwali bez krwawych jakichś zagrywek, dobra? Grzecznie. Bardzo zostali spokojnie, to go nie uderzę. to musi być grzeczny. Kochani, ja was zachęcam do tego, żeby śledzić social media Dawida, Iwana pewnie też. I chłopaków, w ogóle braci Zawada. Fajnie, że udało się nagrać oba te wywiady. Zobaczymy, w jakiej kolejności będziemy je wrzucać, ale super. Ja z wami bardzo lubię rozmawiać, bo wy jesteście takimi bardzo szczerymi osobami, więc jak macie coś do powiedzenia, to mówicie, więc bardzo nam miło zawsze. Dziękujemy. Dawidzie drogi, no to pozdrowienia dla całej ekipy w takim razie. Widzimy się. Ja ci życzę powodzenia i dobrej walki i do usłyszenia. Dziękuję i pozdrawiam całą Polskę i wszystkich, którzy mnie wspierają. No i dziękuję za wywiad, za waszą pracę i tak, widzimy się. Dzięki serdeczne.